Interpelacja dotyczy Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu. W sprawie podjęcia wszelkich możliwych i koniecznych działań przez samorząd grudziądzki, reprezentowany przez prezydenta miasta Roberta Malinowskiego, wspartych wykorzystaniem statusu prawnego posłów na Sejm RP reprezentujących Grudziądz. Na rzecz przeciwdziałania niekorzystnym rozstrzygnięciom Ministerstwa Obrony Narodowej, zlecającego prace remontowo-naprawcze sprzętu wojskowego ze szkodą dla Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, mogących w konsekwencji doprowadzić do redukcji zatrudnienia w tym zakładzie, a nawet do jego likwidacji w nieco późniejszej perspektywie. W imieniu pracowników, członków związków zawodowych, Rady Pracowników Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, a także ich rodzin, myślę, że w imieniu także radnych Rady Miejskiej Grudziądza zwracam się do Pana Prezydenta w tej interpelacji z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych i koniecznych urzędowych działań zarówno z poziomu samorządu lokalnego w Grudziądzu, jak i ze strony naszych posłów w Sejmie RP, z którymi ma Pan kontakt, a mających na względzie wyrażenie zdecydowanego sprzeciwu w stosunku do realizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo złej polityki rozstrzygania zleceń remontowo-naprawczych z pominięciem polskiego sektora zbrojeniowego, a w tym także naszych zakładów uzbrojenia w Grudziądzu. Tak realizowana polityka przez ministra obrony narodowej jest niekorzystna dla polskich zakładów. Została już dobrze rozpoznana przez sam sektor zbrojeniowy i jego pracowników. Uznawana jest jako bardzo zła, szkodząca rodzimemu przemysłowi i obronności kraju. Świadczą o tym nawet złożone doniesienia do prokuratury w tej sprawie. Od jakiegoś czasu ta polityka wiąże się z utratą zakresów realizowanych robót przez polskie zakłady, a w konsekwencji grozi zmniejszeniem liczby miejsc pracy, mogąc prowadzić do likwidacji zakładów pracy łącznie. Ministerstwo Obrony Narodowej, zlecając w drodze przetargów remonty i naprawy obcym firmom z państw Unii Europejskiej, w tym przypadku firmie czeskiej, z udziałem jednak kapitału rosyjskiego, jak podano w informacji telewizyjnej, działa na szkodę rodzimego przemysłu i naszego zakładu także. Są już znane przypadki zakładów zbrojeniowych w Polsce, które upadły chociażby po słabym przyjęciu przez BUMA. Dzisiejszy holding nie daje także żadnych gwarancji. Kierunek jest ten sam, zmieniła się tylko metoda wyniszczania. Przyczynia się do tego niestety zła polityka rządu, który powinien starać się utrzymać to, co dobre, potrzebne państwu i to, co kształtuje jego bezpieczeństwo. Dotychczasowe jego działania mają jednak skutki odwrotne. Trudno to wytłumaczyć i zrozumieć. Stosowane przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, realizowane przetargi, nie dają najmniejszej szansy racjonalnemu wykonywaniu zleceń i dobrej jakości świadczonych usług przez polskie zakłady, spółki remontowo-produkcyjne powstałe w wyniku komercjalizacji. Kilkunastokrotnie tańsze konkurencyjne oferty odbiegają całkowicie od realnych kosztów napraw i dobrej jakości wykonanej pracy. Zastanawia nas jednak niemożność ministra, który nie korzysta, a ma możliwość oddania zleceń w trybie bezprzetargowym. Została ona przez niego całkowicie zanikana i odrzucona. Dzisiaj z tego powodu mają już wielkie problemy przynajmniej 3 zakłady w Polsce. W poznańskim WZ Mocie 250 pracowników, tak jak wspomniałem wcześniej, pracują już tylko 2 dni w tygodniu. Zarabiają na pewno dużo mniej i rokowanie jest nie najlepsze. Ten sam los w niedługim czasie może podzielić nasz grudziądzki zakład. Tym bardziej, że widmo kolejnego przegranego przetargu na remont armatochaubic stał się jawą, czyli faktem. Być albo nie być dotyczy dzisiaj bardzo dużej grupy pracowniczej, łącznie z kooperantami i dostawcami z miasta i z najbliższego rejonu, to prawie 1500 osób. Myślę, że bardziej uzasadniać nie trzeba znaczenia obrony interesów tego zakładu przez samorząd grudziądzki, a podkreślenie jego walorów technicznych, doświadczeń i bardzo pozytywnej historii jest drugorzędnym elementem uzasadnienia, bo utrzymanie stanowisk pracy dla Grudziądza powinno być priorytetem numer 1. Pod tym względem niestety mamy dużo do życzenia, a zmniejszenie bezrobocia stało się polityczną obietnicą bez pokrycia, czego żywymi świadkami są Grudziądzanie. W związku z powyższym wnosimy do Pana Prezydenta w tej interpelacji w sprawie, jak na wstępie